Na jakich zasadach zatrudniać pracowników sezonowych, w tym cudzoziemców, w rolnictwie? Umowa o dzieło, umowa zlecenie czy umowa o pracę? Ponieważ po konferencji, która odbyła się pod koniec lutego w Czerwińsku, nadal dla wielu zainteresowanych sprawa nie była jednoznaczna, poprosiliśmy o interpretację przepisów dyrektora Urzędu Pracy oraz rzecznika mazowieckiego ZUS. Właściwą formą zatrudnienia jest umowa zlecenia, ale należy też stwierdzić, że 99% wniosków, które do nas wpływają, zawierają właśnie taką formę zatrudnienia. Umowa o pracę jest lepszą oczywiście formą niż umowa zlecenie i jak najbardziej może być stosowana i wskazana jest. O tym, czy dane porozumienie może być zakwalifikowane jako umowa o dzieło czy też zlecenie, nie decyduje sama wola stron. Dzieło wiąże się z konkretnym rezultatem, za ten rezultat pełną odpowiedzialność bierze wykonawca dzieła, natomiast umowa zlecenie to już umowa staronnego działania. Tutaj za efekt końcowy odpowiedzialność bierze zleceniodawca, a zleceniobiorca ma jedynie starannie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Tak jak powtarzałem też na konferencji w Czerwińsku, Powiatowy Urząd Pracy nie jest organem, który prawda, jest uprawnionym do tego, żeby pełnić jakakolwiek funkcję kontrolną. Natomiast my też informujemy plantatorów o tym, jakie jest stanowisko naszego ministerstwa, jakie jest stanowisko innych organów państwa, jakie stanowisko jest chociażby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kontrolując takie umowy, bierze więc pod uwagę rzeczywisty przedmiot umowy oraz okoliczności jej wykonania. Dopiero wszystkie te kwestie decydują o tym, czy kontrolerzy ZUS uznają, czy z przedmiotu tej umowy wynika tytuł do ubezpieczeń społecznych, czy też nie. Zakład stwierdza więc, czy umowa posiada cechy charakterystyczne dla umów o dzieło, to jest umowy skupionej na rezultacie, czy też umowy zlecenie związanej ze starannym działaniem. Dlatego przedsiębiorca na etapie już zawierania umowy powinien dokładnie przeanalizować swój stan faktyczny i właśnie nim kierować się przy decydowaniu o wyborze rodzaju umowy. Kolejna sprawa. Do urzędów pracy trafia coraz więcej wniosków od plantatorów w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Błędów jest coraz mniej, ale niestety mają negatywne skutki dla pracodawców. Od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. Na dzień dzisiejszy zarejestrowaliśmy już ponad 10 tysięcy wniosków w związku z pracą sezonową. Około 2,5 tysiąca wniosków czeka na rejestrację. Należy tutaj stwierdzić, iż plantatorzy nasi zapoznali się już z nowymi przepisami. Jest coraz mniej błędów podczas składania tych wniosków. Do najczęstszych błędów należy między innymi po prostu takie drobne błędy literowe dotyczące złego przepisywania danych cudzoziemca z paszportu, jak również złe wyliczanie okresów zatrudnienia. Błędy, które pojawiają się we wnioskach, skutkują przedłużeniem okresu rejestracji tego wniosku, wprowadzania tego wniosku. Pracownicy pomagają plantatorom wypełniać wnioski, jednocześnie nie są w stanie wprowadzać. W związku z tym to może skutkować wydłużeniem okresu oczekiwania na rejestrację wniosku. Jeżeli nadal macie Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o przesyłanie pytań na naszego e-maila redakcja@tvmazowia.pl. Poprosimy o odpowiedzi właściwe instytucje i zaprezentujemy je na antenie tvmazowia.pl.